Za kwadrans 19, a w Radiu Katowice teraz sprawa pracy i problemów widzianych zza krat, czyli od strony funkcjonariuszy Służby Więziennej. Nasze bielskie studio odwiedził przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność Andrzej Kołodziejski, którego Jarosław Krajewski zapytał m.in. o to, w jakiej sytuacji jest obecnie więziennictwo. No, w sytuacji bym powiedział dość trudnej, ponieważ ustawa modernizacyjna rzeczywiście nie dała nam tych 1500 dodatkowych etatów, tylko 500. Obecnie mamy dość dużą falę odejść ze służby, a na domiar tego komisje orzekające o przydatności do służby w tej chwili są tak zakorkowane, że są ogromne problemy z przyjęciami do służby. Zacznijmy od tych odejść. Ludzie odchodzą, bo nie odpowiadają im warunki pracy, czy bardziej odchodzą na emerytury? Odchodzą na emerytury, to jest jedno. Warunki służby to jest druga sprawa. No, od wielu lat męczymy się po prostu z wakatami i przez to nadmiernym obciążeniem funkcjonariuszy, zwłaszcza pierwszoliniowych, aczkolwiek to nie tylko tak, że pierwszoliniowi, ale też cała administracja, też każdy z funkcjonariuszy gdzieś to odczuwa, ponieważ w tej chwili też zdarzają się przesunięcia z stanowisk administracyjnych do pełnienia służby w działach ochrony. Taki jest właśnie między innymi efekt wielomiesięcznego czy wieloletniego przeciążenia i jakby panaceum na to to jest po pierwsze dodatkowe etaty do służby więziennej, a kolejną sprawą jest właśnie odkorkowanie tych komisji MSWiA, o co będziemy w tej chwili się zwracać do pana premiera, że jest taki problem w służbie więziennej, że właśnie te komisje nie do końca działają tak, żeby nas usatysfakcjonowały, jeżeli chodzi o przyjęcia do służby. A czego państwo oczekują od tych komisji? Co, obniżenia kryteriów? Nie. Przede wszystkim o to, żeby one zintensyfikowały swoje działania na rzecz tego, żeby po prostu tych funkcjonariuszy szybciej można było rekrutować. No dobrze, a płace jak? Miało być lepiej. I? No jest podwyżka, ona została, tak jak już poprzednim razem, jak się spotykaliśmy, to ministerstwo przeforsowało te swoje zapisy i część tej podwyżki zjadła tak zwana wysługa. Jak to się w tej chwili skończy, to trudno powiedzieć, bo jest część funkcjonariuszy, która chce po prostu pójść z tym do sądu i sądzić się z dyrektorami jako przedstawicielem Skarbu Państwa, że jakby ta podwyżka nie została według nich, czy według nas zrealizowana. No ale to już jakby jest sprawa, można powiedzieć, troszeczkę na drugim planie, ponieważ w tej chwili jest największy problem z tymi przyjęciami, z tymi wakatami. A młodzi ludzie na to patrzą, którzy ewentualnie mogliby pójść do służby i mówią, skoro tak się dzieje, to może nie szczególnie. Ile trwa przygotowanie człowieka do pracy w więziennictwie? No tak pełnoprawne, żeby zafunkcjonować, to są lata właściwie, żeby już tak normalnie zafunkcjonować, to pierwsze 2 lata to jest tak zwane służby przygotowawcze i tam są takie zintensyfikowane szkolenia, wstępniak czy szkoła podoficerska. No i potem już się zrzuconym na taką głębszą wodę, chociaż można powiedzieć, na tą głęboką wodę młodzi funkcjonariusze są rzucani od razu, no bo praca w zakładzie karnym czy areszcie śledczym, no to umówmy się, no to jest ciężki kawałek chleba i z pierwszym dniem przyjścia do służby to już można powiedzieć, że to jest głęboka woda. Praca z osadzonymi. Jeśli chodzi o te wasze postulaty, to macie poparcie w Komisji Krajowej? Tak. W marcu wystosowaliśmy takie stanowisko, przesłaliśmy te stanowisko między innymi do Komisji Krajowej, do przewodniczącego Piotra Dudy. On nam pomógł, skierował tą sprawę podczas prezydium Rady Dialogu Społecznego na podzespół do spraw służb mundurowych. No i rzeczywiście 17 maja było takie wysłuchanie, na którym w tym wysłuchaniu był obecny pan minister Michał Woś, pan dyrektor generalny generał Jacek Kitliński, moja skromna osoba, no i jeszcze strona społeczna z innych związków zawodowych. No i rzeczywiście tam doszło do takiej, można powiedzieć, wymiany tych argumentów, które myśmy się skupili po prostu na liczbach i rzeczywiście wykazaliśmy poprzez analizę dokumentacji, że tych ludzi, funkcjonariuszy z roku na rok, od 2017 roku ciągle ubywa i od 2017 roku w stosunku do 2021 roku to jest 1725 mniej funkcjonariuszy w służbie. Co się jednocześnie przekłada na te właśnie obciążenia, o których wcześniej wspominałem. Jedna bardzo pozytywna rzecz z tej Rady Dialogu Społecznego jest taka, że pan minister poparł ten nasz postulat do etatyzowania służby w ilości 1000 etatów w ciągu 3 lat. Czemu tych 3 lat? No bo wiadomo, ta sytuacja budżetowa jest jaka jest i dlatego też trzeba to jakoś roztropnie rozdzielić, i z czego 90-95% chcemy, żeby trafiło do działów, których funkcjonariusze pełnią służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. W naszej ocenie tam najwięcej brakuje, czyli do jednostek podstawowych, zakładów karnych i aresztów śledczych.
czyli Centralny Zarząd Służby Więziennej czy Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej są z tego parametru wyłączone i to w naszej ocenie razem z tymi 500 etatami z ustawy modernizacyjnej powinno w jakiś sposób zasypać pewną dziurę.